Mecz telewizyjny przed własną publicznością na macie. Do szczęścia tylko albo aż brakowało zwycięstwa. Tak, myślę, że tak, niestety. W momencie, kiedy ten mecz mieliśmy, wydaje mi się, że zaczęliśmy łapać kontrolę jakby w tym meczu i był wynik dosyć dobry. My mieliśmy kolejne swoje jakieś, może nie jakieś mega stuprocentowe sytuacje, ale wywieraliśmy presję na Torunian. No to wtedy trener jak z kapelusza wyciągnął dwóch Kolumbijczyków i wtedy wszystko się skończyło. Mam wrażenie, że kluczowy moment to jest początek drugiej połowy, bramka i tam trochę brakowało, żeby pociągnąć właśnie ten mecz. Czego w takim razie brakowało? Czy w ogóle można było odmienić się w tamtym momencie losy? Można było odmienić w momencie, kiedy przy wyniku 2-1, który się zdarza, przeciwnik po prostu w danym momencie zagrał bardzo dobrą akcję, którą można oczywiście było się jej przeciwstawić. Natomiast zaczęliśmy w tym momencie jakby grać nie swoją grę, myśleliśmy, że teraz to już pójdzie. No i straciliśmy kontrolę nad tą sytuacją, trafił nas Toruń na 2-1. I to był moment, w którym trzeba było to przeczekać, trzeba było po prostu popełniać jeszcze mniej błędów, tak żeby można było zareagować w ostatnich 10-5 minutach. Niestety, jak w każdym kolejnym meczu, podchodzimy zbyt frywolnie do takich sytuacji. Nie, że odpuszczamy, tylko po prostu traktujemy jakby każdą kolejną akcję nie jak ostatnią akcję i wtedy przeciwnik po prostu nas dobija. Dobija nas raz, dwa, trzy i później jakby końcówka już była kompletnie bez sensu, żebym wyciągał lotnego, bo to byłoby tylko i wyłącznie próba zmniejszenia wyniku na przykład o jedną czy o dwie bramki. Więc kluczowym momentem faktycznie był moment, kiedy Toruń strzelił bramkę na 2-1. On nie byłby kluczowy, gdybyśmy po prostu w tym momencie chwilę wyczekali, nie popełnili jakiegoś kardynalnego błędu, wyczekali jakby ten moment, kiedy Toruń był na fali, no i poczekali na swój moment. Każdy kolejny mecz będzie tak samo ważny, albo może nawet i ważniejszy. Pana zawodnicy po tym meczu powiedzieli, że to był kubeł zimnej wody, z którego trzeba wyciągnąć jak najszybciej wnioski. Kurde, to nie wiem, mi się wydaje, kiedy? 6, 7 jest śmigus dyngus? To myśmy już tych kubów trochę mieli w tym i trochę jestem zdziwiony, bo wydaje mi się, że gdybym ja dostał, kiedy grałem trochę w piłkę, dostałbym tyle kubów zimnej wody w sezonie, bo chciałem przypomnieć, że mamy 105 bramek straconych, więc tych kubów trochę było. Więc to dawno bym się już otrząsnął, tak? To nie był kubeł zimnej wody. My mogliśmy w tym meczu dzisiaj zapunktować, co było dla nas istotne. To dałoby nam pewien taki handicap przed meczami, które czekają nas na końcu, bo musimy mieć świadomość, że te ostatnie mecze będą nerwowe, będą z przeciwnikami, którzy bronią się też przed spadkiem, tak jak my. No i tam mogą być, na razie udało nam się wszystkie te mecze z takimi bezpośrednimi przeciwnikami wygrywać, ale kto wie, tak? Musimy po prostu być czujni. I ten mecz z Toruniem i kolejny mecz z Widzewem mógł nam dać pewien oddech, tak? I ten oddech jest nam bardzo potrzebny. No niestety, dzisiaj się nie udało. Po meczu smutne miny, ale nie ma się co dziwić. Czy można było odmienić losy tego spotkania, może wyciągnąć wynik chociaż na remis? Tak, oczywiście, że można było gdzieś. Na początku tej drugiej połowy mieliśmy taki swój moment, gdzie myślę więcej zdecydowania. Mogliśmy strzelić ze dwie bramki i myślę, że już byłoby troszeczkę spokojniej. No niestety Toruń dobrze przeczekał ten moment, strzelił nam następne trzy bramki i wylał na nas kubeł zimnej wody troszeczkę. No i już grało nam się ciężej, grało nam się dużo mniej spokojnie niż na początku tej połowy. Ten kubeł zimnej wody i te wnioski, które pewnie wyciągniecie po tym meczu, tym ważniejsze, bo do końca tej rundy zasadniczej coraz mniej meczów i te mecze uciekają. Te mecze uciekają, do końca sezonu też już nie zostało dużo kolejek. Nasza przewaga tak naprawdę jest znikoma gdzieś tam nad tą strefą spadkową, więc musimy się wystrzegać już nie tylko tych błędów, które popełnialiśmy dzisiaj, ale już chyba tak naprawdę każda stracona bramka tu się liczy, każda strzelona bramka to się liczy, więc musimy jak najmniej tracić, jak najwięcej strzelać i wygrywać przede wszystkim te mecze. Zanim o przebiegu meczu chciałabym się spytać o matę. Pierwszy raz na niej graliście. Jakie odczucia? Wydaje mi się, że to jest niezbędna rzecz w naszej lidze, jeżeli chcemy się dobrze rozwijać. Musimy grać tak, jak grają w najlepszych ligach. No i
fajne doświadczenie, oby częściej. A czy było właśnie jakieś odczucia, różnica względem meczów, które rozgrywacie na co dzień? My tu mamy na co dzień w Katowicach taki szybszy parkiet, dlatego piłka może trochę wolniej się toczyła, ale myślę, że nie było to jakoś mega widoczne. Wróćmy do samego meczu. No niestety nie udało się. Jakie wnioski takie na gorąco można wyciągnąć? Myślę, że mimo wszystko ten wynik mógł wyglądać na naszą stronę, ale no niestety gdzieś tam i błędy indywidualne. No i bezlitosny tak naprawdę Toruń, gdzie strzelali, no może nie wszystko co mieli, ale byli bardzo skuteczni. Twój kolega zwrócił przed chwilą uwagę, że ważny był początek drugiej połowy, bo tam można było odnieść wrażenie, że dostajecie takiego wiatru w żagle. Szkoda, że chyba nie udało się pociągnąć tego dalej. No tak, zawsze gdzieś tam strzelona bramka zmienia gdzieś obraz gry, obraz meczu. No nam się nie udało tak szybko jej strzelić, dlatego skończyło się jak się skończyło. Przed meczem trener powiedział, przyjechaliśmy po 3 punkty. Cel udało się zrealizować? Czy trener jest w 100% zadowolony z drużyny? Kiedy ja ostatnio byłem w 100% zadowolony? Nie, no pewnie wiadomo, że są pewne elementy, które musimy poprawiać. Na pewno to, co w tym meczu było ważne, też pod kątem mojej ostatniej nieobecności, ta kontrola gry. Ona dla nas zawsze bardzo ważna jest, to jest taki mój jeden z głównych fundamentów pracy, żebyśmy tą grę kontrolowali. I rzeczywiście z tym były pewne problemy w pierwszej połowie, a już nasze wyjście na drugą połowę na początek pokazało, że my chyba po prostu musimy gonga dostać, żeby się obudzić. I tak to odczuwałem w tym momencie. Były na początku nerwy, wiadomo, że coś można się wymknąć, ale po chwili rzeczywiście głowa powiedziała, że nam czasami takie są momenty potrzebne. No i później rzeczywiście zgodnie z planem, tak systematycznie pracowaliśmy, podwyższaliśmy ten wynik. Tak do tego momentu, że nawet przeciwnie nie wycofał bramkarza, co jakby rzadko się zdarza, ale już tak odjeżdżaliśmy, taka była dominacja, że zrezygnował pewnie z tego pomysłu. 3 punkty zainkasowane po takiej dużej, długiej przerwie od ligowych rozgrywek. Za parę dni kolejny bardzo trudny mecz u siebie z Wilanowem, także już kolejny cel. Inkasujemy 3 punkty, zapominamy o tym meczu, po tym jak wyciągniemy wnioski i przygotowujemy się do kolejnego rywala. Ja bym właśnie chciała wrócić do tego kluczowego chyba momentu, gdzie tutaj gospodarze zdobyli bramkę. Miałam wrażenie, że trochę utraciliście wtedy kontrolę, koncentrację, co zadecydowało, że udało się odmienić losy spotkania, no i potem pójść w sumie za ciosem. No to chyba to, co też pani powiedziała, że odzyskanie kontroli, czy takie ochłonięcie trochę, gdzieś ta chłodna głowa i powrót do pewnych założeń fundamentalnych na ten mecz i to rzeczywiście się udało, bo był to nerwowy rzeczywiście moment taki, gdzie całkowicie żeśmy się po prostu pogubili, a ja zawsze mówię o tym, że jeżeli tracisz kontrolę nad grą, jeżeli nie jesteś skoncentrowany, nie jesteś zorganizowany, bo to jest bardzo ważne, to im mniej takich momentów, tym mniej kłopotów. Im więcej, tym więcej kłopotów, co pokazuje, jakby nie muszę mocno o tym zawodniku przekonywać, bo życie samo pokazuje im, że wtedy, kiedy nie są zorganizowani, to mamy na boisku problemy. Myślicie już o rozstawieniu w fazie play-off? Ja myślę tylko, że w kontekście celów i oczywiście to trzeba sobie powiedzieć jasno, że chcielibyśmy zaatakować te miejsca 4-5, no teraz na tym 5 jesteśmy i to dla nas jest bardzo dobre. Chcemy tej pozycji przypilnować. Wszyscy świadomi jesteśmy tego, że to jest wyjściowa pozycja, można powiedzieć tak, no i praktycznie i teoretycznie dobra, chyba najlepsza, jeśli chodzi o rozstawienie w playoffach. Także zrobimy wszystko ze swojej mocy, ale z pełną pokorą i z takim etosem pracy, żeby to miejsce minimum utrzymać, a może też zaatakować 4 miejsce. Twoja bramka dzisiaj otworzyła wynik tego meczu. Jak oceniasz swój występ, ponieważ w drugiej połowie dołożyłeś jeszcze jedną? Tak, udało się dzisiaj strzelić 2 bramki, bardzo się cieszę. Wiadomo, najważniejsze jest zwycięstwo i bez względu na to, kto by strzelał, nie miałoby to większego znaczenia, ale cieszę się, że mogłem dołożyć coś od siebie, strzelić 2 bramki, także pozytywny występ, cieszą 3 punkty, wracam do Torunia. No właśnie, bo ja przed meczem rozmawiałam z trenerem i trener powiedział, przyjechaliśmy tu po 3 punkty, a co wam powiedział przed meczem? Dokładnie to samo, nie widzieliśmy tutaj innej opcji, jak tylko zgarnąć pełną pulę. Widzieliśmy, że zespół z Katowic nie jest w swoim pełnym zestawieniu, więc musieliśmy uważać na to, żeby się nie zdekoncentrować, ale udało nam się to, że pomimo straty bramki na 1-1, udało nam się dosyć szybko strzelić drugą, trzecią bramkę, co uspokoiło trochę to spotkanie, mieliśmy więcej przestrzeni, no i spokoju, żeby dalej móc prowadzić grę. A skąd wynika ta różnica między pierwszą a drugą połową? Chociażby ta właśnie różnica w strzelonych bramkach, też w intensywności tego meczu? Pierwsza połowa zawsze jest taka, że zespoły się bardziej badają. W drugiej połowie dochodzi zmęczenie i zawsze któryś zespół bardziej się otworzy. Zespół, który przegrywa, musi trochę więcej podziałać z przodu, więc te przestrzenie się otwierają dla nas, czy dla zespołu, który prowadzi. I tyle.
Trener śmieje się z twojego zagrania, ale ono było tak dobre, że to mówi samych superlatywach. Mam wrażenie, że w tej drugiej połowie dostałeś więcej swoich szans i ją chyba wykorzystałeś tak w 100%? Tak, tak można powiedzieć. Trener się śmieje, jak to wiadomo, ten trener Żebrowski lubi się pośmiać, jak coś komuś wyjdzie dobrego bądź niedobrego, tak jest trener. Ale tak, trzeba przyznać, że dobrze wszedłem w mecz, dostałem szansę w drugiej połowie, sądzę, że ją wykorzystałem, no i super, nie? Fajnie, udało się wygrać, to jest najważniejsze. No właśnie, bo to zwycięstwo ważne nie tylko w kontekście 3 punktów, ale nawet bardziej w tabeli, tak? No bo walczycie o awans, a nawet bardziej o rozstawienie. Tak, dokładnie, tak jak pani mówi, to zwycięstwo było bardzo ważne, bo praktycznie play-offy już sobie można powiedzieć jeszcze zapewniliśmy, ale nic nie jest pewne, trzeba walczyć do końca. I tak, jak najbardziej, my pilno chcemy utrzymać 4., 5. miejsce, jak najbardziej. I to jest nasz cel na ten moment. Jesteśmy ku temu bardzo blisko, uważam.